Dzień dobry bardzo, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Wiem, mam przerwę jednodniową, jeśli chodzi o vlog wczorajszy, ale powiem Wam, że wczorajszy dzień po prostu tak czmychnął i nie wydarzyło się w nim praktycznie nic. To znaczy ja po prostu przesiedziałam cały dzień z laptopem na kolanach. Nawet jak Paweł wieczorem wrócił i szłam mu otwierać drzwi. O mój, tu już jesteś z powrotem? A przecież dopiero wychodziłeś, było rano. Po prostu tak mi zleciał ten dzień, jeszcze przez to, że tak szybko robi się ciemno, taki dzień w ogóle jest taki bury. No to mam wrażenie, że jest tak szybko wieczór i po prostu te godziny uciekają, ale chociaż w miarę efektywnie wczoraj. Dzisiaj już za to rano musiałam zwlec się na Stare Miasto, więc pojechałam na Stare Miasto. Teraz właśnie wróciłam, zaraz coś zjem, bo rano miałam tak ściśnięty żołądek, że nie byłam w stanie zjeść śniadania, nie wiem dlaczego. Nie po pierniczkach. Pierniczki, powiem Wam, że bardzo dobre i wczorajszy dzień bardzo przyjemnie upłynął, także nic się nie działo, smakowało mi bardzo. Mamy teraz podzielone, jeszcze jak będziemy jechali na święta, to przynajmniej zabierzemy ze sobą pierniczki w gości, żeby nie było, że jedziemy z pustymi rękoma. Oczywiście nie tylko pierniczki. A tak, tam w rogu, czekajcie, nie mogę odwrócić, o tam w rogu oczywiście buniaczek na kanapie, tak wygląda po prostu kocia codzienność u nas. Tak jak Wam mówiłam, one po prostu cały czas śpią w tych samych pozycjach, ja mogłabym powtarzać kadry z poprzednich dni, bo u nich nic się nie zmienia, one leżą. Takie momenty, kiedy tam sobie przebiegną, tak, czy okej, dadzą z łapy, bo wczoraj buniu biedny dostał po twarzy od Mai. Kobieta go w tym domu bije, to naprawdę się zdarzają bardzo, bardzo sporadycznie, no bo one to są, tak jak też Wam mówię, no Misia to jest ponad 16 lat, a Buniu z Mają to też już są ponad 10-latki, więc to już takie staruszki, no, gdzie największą wartością jest jedzenie i spanie. No mówię, przebiegną się od czasu do czasu, ale nie jestem w stanie w ogóle tego złapać na kamerę, bo to są momenty. Powiem Wam, że o wow, dotarło w ogóle wczoraj zamówienie z mango z Czarnego Piątku, a to jest jeden z prezentów, które ja będę dawała na święto. Już Wam powiem szczerze mówiąc, że myślałam, że nawet ta przesyłka nie dojdzie. Którego my mieliśmy Czarny Piątek? 28? To jakoś była końcówka listopada. No a dzisiaj, wczoraj, 13 grudnia. Także mówię, no świetnie, z kolejnym prezentem zalicza w topę. Bo mówiłam Wam tutaj w którymś vlogu, że nie dotarł mój prezent na Mikołajki na 6 grudnia do Pawła. I wreszcie sobie, że on dalej nie dotarł. On dalej nie dotarł, tego prezentu cały czas nie ma. Paweł się ze mnie śmieje, że to w ogóle ściema była. Ja żadnego prezentu nie mam i teraz go biorę na przeczekanie, aż on zapomni o tym prezencie. Ale nie, to nie jest prawda. To jest też prezent zamawiany pod koniec, czy w połowie nawet listopada i on naprawdę błąka się do dzisiaj. Podobno został drugi raz wysłany, bo jak już zdążyłam się kontaktować z firmą, no to za pierwszym razem przesyłka podobno wróciła. Powiem Wam, że coś mi z tym wróciło, jakoś nie do końca pasuje, dlatego że nawet 14 dni nie minęło, tak? Więc no, przesyłka, żeby leżała i czekała, no to musiałaby te swoje 14 dni odleżeć. No chyba, że uznano, że był błędny adres, no ale to już jest też wina nadawcy. Więc nie wiem, podobno była wysłana drugi raz, tak? Mamy 13 grudnia, Mikołajki to już hu, 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 za chwilę o nich zapomnimy, tak? Za moment to Paweł też ma urodziny, bo Paweł też ma urodziny zaraz po mnie, więc my w grudniu świętujemy, więc ten prezent mikołajkowy to już się totalnie mi za chwilę zdewaluuje. Wiecie, ja się zawsze tak szczyciłam, że ja to jestem taki ninja prezentowy, bo nigdy nie pytam nikogo, co kto chce na prezent, bo po prostu słucham, tak? Słucham, co się komu tam podoba, obserwuję sobie przez cały rok i myślę, że chyba nie najgorzej trafiam, tak? Że jakichś specjalnych wpadek prezentowych nigdy nie zaliczyłam, więc te prezenty zawsze miałam jako prezenty niespodzianki, nie jakieś tam bony zakupowe, tak? Tylko starałam się, żeby to faktycznie była niespodzianka ode mnie, która sprawi radość i takiej po prostu jeszcze wpadki, jak teraz z tym prezentem mikołajkowym, to nie miałam nigdy. Zawsze wszystko było na czas i przyznam się, że mi samej już jest niezręcznie. Zakazałam Pawłowi, żeby mi nie dokuczał, bo to mi się już robi przykro, że to nie tak miało wyjść. No i czekam. Dalej czekam na przesyłkę. Dobra, słuchajcie, idę sobie zrobię jakieś śniadanie, bo tak jak mówię, jeszcze nic nie zjadłam. No i zobaczymy, co nam tutaj ten dzisiejszy dzień jeszcze przyniesie. A jeszcze Wam powiem, zestresowałam się dzisiaj, bo miałam iść z pieniędzmi do wpłatomatu. Miałam ponad 1000 zł do wpłacenia, no i dzisiaj na mojej liście zadań, tak, było między innymi to, żeby podejść do wpłatomatu. No i ja te pieniądze tak wdrożyłam w kopertę i miałam w moim kalendarzu, który noszę na co dzień, podchodzę pod wpłatomat. Słuchajcie, otwieram kalendarz, a koperty nie ma. Rany boskie, przetrzepuję całą torebkę. Mówię, no nie ma, mój, pamiętam, że chowałam w kopertę i chowałam w kalendarz. Już panika przy tym wpłatomacie. Mówię, świetnie, no jeszcze nie wiem, zgubiłam gdzieś, zapomniałam, dzwonię do Pawła, czy jeszcze jest w domu, żeby zobaczył, no ale mówię, że go już nie ma. Mówię, no dobra, wrócę, to sprawdzę. I wiecie, co się okazało? Schowałam w kalendarz. Tylko tak, to jest mój bieżący kalendarz, aktualny jeszcze do grudnia, widać po stanie jego zużycia. A to jest mój nowy kalendarz na przyszły rok.
Ja tą kopertę z pieniędzmi schowałam, ale do tego nowego kalendarza, którego jeszcze ze sobą nie noszę. Więc kojarzyłam, dosłownie kojarzyłam sytuację, że otwierałam kalendarz, pamiętałam, okładka tak ciemna, że zakładałam za kartki. No i faktycznie to zrobiłam. Tylko zrobiłam to wkładając go do tego kalendarza, który sobie został w domu, a nie tego, który miałam ze sobą. Także to prawie tak, jakbym znalazła ponad 1000 zł, taka radość. O, ale za to wiem, co wam pokażę. Pokażę wam przesyłkę z Riska. Nie ma tutaj dużo zakupów, ostatnio to chyba mogę zrobić mały unboxing. Pokażę wam spódniczkę, którą kupiłam, Prima Ballerina. Wiecie już, że ja jestem na punkcie akurat tego modelu lekko zafiksowana, bo kupiłam ostatnio na OLX-ie granatową, też wam pokazywałam, a teraz kupiłam jeszcze jedną już tak bardziej na lato, bo latem nie udało mi się jej dostać, a bardzo się czaiłam na ten kolor. To pokażę wam może w tym momencie obydwie, akurat ubiorę je na siebie, to będziecie mogli zobaczyć, jak ten krój wygląda. I słuchajcie, to jest Prima Ballerina w kolorze pudrowy róż. Ja mam 1,62 m i zobaczcie, ona mi tak sięga do połowy łydki. Ubrałam nawet szpilki, żeby lepiej to wyglądało. Ja te spódniczki zawsze sobie skracam, aczkolwiek powiem wam, że trochę zwątpiłam, czy faktycznie kolejny raz to robić, bo skracałam je tak zaraz za kolano, żeby były, o do tej długości mniej więcej. Natomiast, jak tak później zaczęłam sobie patrzeć na dziewczyny, które właśnie noszą tą długość, to stwierdziłam, że to wygląda całkiem fajnie. I może nie ma co przy niej specjalnie kombinować, tylko właśnie zostawić w takiej naturalnej długości. Bardzo lubię te modele, słuchajcie. To jest mój ulubiony model z Riska, bo one tak, są bardzo, bardzo przewiewne. Tutaj jest dużo materiału, ale jednocześnie przez to, że jest dużo tego materiału, to one na wietrze, chociażby latem, nie podwiewają do góry. I to jest bardzo, bardzo praktyczne, tak? W tym się naprawdę chodzi bardzo swobodnie. Te kolory przynajmniej, które ja wybieram, w żaden sposób nie prześwitują. Te przynajmniej, które znam, tak? A mam też jasny, szary i nic się nie dzieje. Może to jest też kwestia tego, że jest po prostu dużo tego materiału. Co też jest dla mnie praktyczne. Wiecie, że ja bardzo lubię praktyczne rozwiązania. No nie wiem, tak wygląda ten model. U mnie możecie sobie sami ocenić, czy wam się to podoba, czy nie. Ja jestem zadowolona bardzo. I to są, aha, to są spódniczki z kieszeniami. One mają tutaj, o, kieszenie jeszcze na boku. Także taki zestaw, jak ja właśnie bardzo często latem lubię nosić, czyli po prostu jakaś biała koszulka, spódnica i to wszystko. Ale pokażę wam jeszcze w takim bądź razie, jak ten granatowy kolor wygląda. O, a to jest granatowa Prima Ballerina. Kurczę, może mogłam się postarać jakąś lepszą koszulkę, bo ta jakoś mi się tutaj źle układa. Wyciągnęłam pierwszy biały t-shirt. Też rozmiary XS-ka. Ja te Prima Balleriny wszystkie noszę XS-ki. One są na gumkach. Na gumkach są bardzo elastyczne. I powiem wam, że nawet się zastanawiałam, bo tutaj sporo jeszcze tego jest. Tylko to musiałabym zmierzyć. O, może będę w Warszawie w najbliższych dniach, to będzie okazja zajść do Riska i zmierzyć, bo Risk sprowadził też podwójną XS-kę. I nie wiem nawet, czy ta podwójna może nie byłaby lepsza, bo byłoby jej po prostu tutaj też trochę mniej, tylko nie wiem, jak wtedy materiał by się układał, ale to musiałabym zmierzyć. Ja na razie kupuję konsekwentnie XS-ki, tak, no bo w nich się dobrze czuję, ale może rozmiar mniejsza tak układałaby się jeszcze lepiej. No to do sprawdzenia. Tą granatową to brałam właśnie z myślą tak o takiej spódnicy całorocznej, no bo ją spokojnie można sobie teraz jesienią, zimą też nosić. A myślę, że tak samo właśnie z białą koszulką będzie dobra też na lato. Z jakąś po prostu jasną górą, żeby tak, żeby tutaj złagodzić. Czy się rozmiar mówiłam, XS-ka, a mówię, a ja trochę na zimę zawsze tyję, teraz też mi się na zimę trochę przytyło. Zauważyłam to już, powiem wam, któryś rok z rzędu, to już tak chyba trzeci czy czwarty i tak mnie naszła taka refleksja w zeszłym roku właśnie, że taka prawidłowość u mnie jest. Ja zawsze na zimę przybieram, chyba po prostu organizm potrzebuje się dogrzać i przyjmuje więcej kalorii i tyje, no a potem na wiosnę naturalnie chudnę, ale okazuje się, że ta XS-ka teraz na zimę, nawet po tym jak mi się trochę przybrało, jest cały czas dobra. No dobra. To chciałam wam pokazać ten model. Ona się w ogóle bardzo fajnie układa, jak ktoś lubi takie falujące spódnice, bo to jest spódnica z koła. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo kobieca. No nie wiem, mi się podoba, no mówię, możecie ocenić po swojemu. I zobaczcie, to jest to, co mówiłam, czyli 2 godziny później. Koty są dalej na swoich pozycjach. Maja nie ruszyła się wcale. Maja jak leżała, tak leży. Buniu to chociaż przełożył się na drugą stronę. Michelinka też się przełożyła. No tak jak widzicie, leżą dalej. Miś.
ty, no zero reakcji. Więc będziemy przeszkadzać, nie? Buniu? Buniu? Ale ty jesteś kocisko. Ale ty jesteś moje kocisko. A powiem wam, że ja akurat jak tak sobie o prezentach zaczęłam mówić, to bardzo lubię takie praktyczne prezenty. I tak mi się skojarzyło, że w zeszłym roku dostaliśmy bardzo fajny prezent, który zapamiętałam do dzisiaj. I był to po prostu własnoręcznie upieczony piernik. Naprawdę mega nam się przydał, no bo my raczej nie pieczemy, chociaż dzisiaj będzie wyjątek, ale to zaraz o tym coś powiem. No ale w sensie tak, że piernika zawsze zjemy, poza tym był pyszny, no i to jest mega miło, że ktoś poświęcił czas i zrobił coś akurat dla nas. Ja sobie takie prezenty bardzo, bardzo cenię. Ojejku, coś mi tutaj jakieś papluny wiszą, co jest? W ogóle uważam, że bardzo fajne są takie prezenty też typu kawa, herbata. Powiem wam, że kiedyś to mi się wydawało, że to są takie banały. No bo tak kawę kupić, herbata, że to tak kiedyś się chodziło z takimi łapówkami, z kawą, czy z herbatą, to może nie bardziej z kawą, że to takie banalne. Ale teraz, jakbym dostała zestaw fajnych, sypanych herbat, świetnie. Jakbym dostała jakąś dobrą kawę, tak? No bo szukamy zawsze kaw po palarniach, kupujemy te kawy typu speciality. Jak najbardziej bym się ucieszyła. Mało tego, nawet się śmiałam teraz któregoś dnia, mówiłam do Pawła, że kurczę, ktoś mógłby mi kupić w prezencie takie ładne skarpetki, bo mam mało takich porządnych skarpetek, no to też chyba kiedyś mam tutaj opowiedzieć, bo to już o tylu rzeczach mówiłam, że w kosie bardzo często kupuję takie lepsze skarpetki, tak jak czasem, żeby wystawały sobie nawet trochę z nadbuta, tak, no to żeby to było dobre jakościowo i żeby to wyglądało ładnie, kupuję te skarpetki w kosie. No ale to zawsze trochę więcej kosztuje, no to na skarpetki człowiekowi czasami szkoda, tak, i gdzieś to jest tam na drugi plan spychane. I tak sobie pomyślałam, no patrz, ja bym nawet mogła dostać skarpetki w prezencie i bym się bardzo, bardzo ucieszyła. Chociaż coś się zawsze już tak z czasem utarło, tak, że skarpetki na prezent to w ogóle tandeta. A nie, ja bym się cieszyła. Mydełka teraz takie różne są, a to jest tak praktyczny prezent właśnie, który można wykorzystać, jakieś żele pod prysznic. No, ale co jeszcze miałam mówić a propos pieczenia teraz, bo czekam na Pawła, dzisiaj trochę wcześniej będzie wracał z pracy i będziemy piekli. Znaczy ja będę robiła za pomocnika kucharza, może będziemy piekli, to trochę za dużo powiedziane, jak widzieliście, popierniczka. Ja to raczej jestem pomocnikiem, co też nam tak średnio często wychodzi, bo raczej obydwoje jesteśmy osobami, które wolą wydawać polecenia i zarządzać, niż się podporządkowywać drugiej stronie, no ale tutaj niestety no, moje umiejętności są jakie są, albo właściwie ich nie ma. Więc no niestety robię za tego pomocnika i będziemy dzisiaj piekli ciasto jaglane. No, jest plan na ciasto jaglane, bo będziemy mieli gości. Będziemy mieli jutro gości, tak, no bo my obchodzimy urodziny, ja mam w niedzielę urodziny, Paweł ma we wtorek urodziny, więc no tak jutro tutaj będziemy mieli z wizytą, chcemy tutaj ciachem chociaż ugościć i mało tego, jeszcze mi się Paweł zdeklarował, że mi zrobi pasztet z cukinii przy okazji, jak już będzie w kuchni, a naprawdę powiem wam, że chłopak dobrze gotuje i dobrze piecze. Kiedyś to robił częściej, coś mi ostatnio jakoś tak tutaj zaniedbał kulinarnie i przestał mi przygotowywać różne smakołyki, ale mam nadzieję, że dzisiaj nadrobi. Także jak coś mi się uda z tego naszego tutaj pieczenia, gotowania wam pokazać, to za chwilę się pojawi. Just one, you'll be sure to know. No i słuchajcie, wyszedł z piekarnika nasz pasztet. Pasztet z cukinii, z marchewką. Cukinia, marchewka, ser, kasza, cebula, czosnek. No i tam sól, pieprz, papryka do smaku. Także słuchajcie, pozwólcie, że ja zakończę tego vloga i wezmę się za konsumpcję. Wytrzymałam 5 minut, żeby ostygł i biorę się za próbowanie. A my się widzimy w kolejnych vlogach.